Jeszcze tak na starcie filmu zapraszam Was na stronę GoDota 2. Z moim kodem Karpiu dostajecie na start darmowe 30 centów, za które możecie oczywiście zagrać, ewentualnie wypłacić skina zarówno do Doty, jak i do CSGO. I co najfajniejsze, nie musicie wpłacać nic na tą stronę, ponieważ to co zarobicie, to będziecie mogli za to po prostu wypłacać sobie skiny. Serdecznie polecam i zapraszam na stronę. No siema drogi widzu, zainwestowałeś w skrzynki w ostatnim czasie? No, to dobrze się składa. No, albo i nie. No bo jeżeli zainwestowałeś w czasie, kiedy wyszła aktualizacja zmieniająca trop skrzynek, że tygodniowo możecie zdobyć tylko jedną, no to ceny skrzynek poszły do góry. No i taka skrzynia z załamania w ciągu chwili poszła z 2,85 na 3,40. Skrzynia ukąszenia węża tak samo z złoty 70 do 2,70 prawie. No 2,62. No ale o co chodzi? Ta cena teraz spadła. No, kogo by to dziwiło tak naprawdę? Z jednej strony, patrząc na te skrzynki, widzimy spadek, wzrost. Tutaj jest właśnie ten przykład. Spadek do 3,78 i wzrost do 4,30. Tak samo tutaj mi się w ogóle nie wczytały skrzynki, skrzynia Clutch Case, skrzynia, która już ogólnie nie dropi. No to tu był wzrost do 4,86, no i spadek typowo do 4,20 około. No i co ta aktualizacja zmieniła? Zmieniła na tyle, że napędziła trochę strachu, no bo jednak trochę napędziła. No i niektórzy po prostu zaczęli sprzedawać te skrzynki przed taką obawą, ale napędzanie strachu to jest najgorsze co, no bo wy wtedy tracicie tak naprawdę. No i przez to cena idzie w dół. No, większość tych skrzynek poszła w dół. Ale jest taka skrzynia rewolucji. Ona jest tą skrzynią nową. Jak widzicie, tutaj ta skrzynia nie obchodzi jej to. Jest w dół, jest w górę, jest w dół, jest w górę, jest w dół, jest w górę i teraz idzie w dół. No i jutro jest ogólnie reset, czyli jest środa, czyli od północy znowu będziecie mogli zdobywać skrzynki, skiny oraz graffiti. No i jak można się na to zaopatrzyć? Jeżeli byście kupili dzisiaj skrzynię, jakąkolwiek skrzynię, no to jutro będziecie stratni. Taka skrzynia załamania dzisiaj 3,12, jutro pewnie będzie poniżej 3 zł, no bo będzie znowu w dropie. No i jest jeden plus tego, że nie ma tych skrzynek na takich serwerach typu Idle, na serwerach typu Facey, społeczności, no bo niektórzy jednak mają bardzo, bardzo dużo tych kont, no i sobie farmią takie skrzynki, a jak macie na przykład takich 100 kont, no to w tygodniu jakbyście dropli te dwie skrzynki, no to już macie 200 skrzynek na miesiąc, znaczy na tydzień. 200 skrzynek na tydzień, no to 200 razy na przykład takie 2 złote, macie 400 zł. No, bardzo fajne. No ale, tak jak mówię, czy opłaca się kupować te skrzynki? Jest taki jeden fajny myk na to. Kupujcie skrzynki w środy albo w czwartki. Dlaczego? Dlatego, że wtedy resetuje się właśnie ta pula drop. I w środę, czwartek najwięcej osób prawdopodobnie będzie chciało zdobyć skrzynkę, żeby ją sprzedać jeszcze. Wtedy wykupujecie ją taniej, no i po kilku dniach, albo nawet we wtorek, czyli po tygodniu, sprzedajecie nieco drożej. Ale uwaga, to jest taki dość ryzykowny sposób, no bo dobra, zyskujecie na tym, jako tak, ale to są groszowe sprawy. Więc jeżeli was nie obchodzą takie groszowe sprawy, to nie inwestujcie w to, no bo wtedy mało zyskujecie, a też dużo możecie stracić, no bo takie coś może również nie wypalić. Zależy co kupujecie.